Na terenie powiatu lidzbarskiego nie występują obecnie żadne zagrożenia związane z epidemią COVID-19. Jednak podobnie jak na terenie całego kraju, zalecane jest pozostanie w domu i unikanie zgromadzeń. Urząd i urzędy, które są w powiecie, pracują normalnie. Wszelkie decyzje, które wojewoda wydał, zostały respektowane. I mam nadzieję, że społeczeństwo może spokojnie spać. Wszystkie służby powiatowe na posiedzeniu sztabu kryzysowego zostały poinformowane o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienia się. Nasze decyzje podejmowane są na podstawie aktualnej wiedzy naukowej, wytycznych głównego inspektora sanitarnego, jak również państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, własnej wiedzy, własnego doświadczenia oraz sytuacji lokalnej tutaj na terenie powiatu. Obecnie na terenie powiatu lidzbarskiego nie ma przypadku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Przez całą dobę czynny jest telefon 602 243 880, pod którym dyżurują specjaliści z lidzbarskiego sanepidu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv